Powszechnie uważa się, że Polska już nie produkuje żadnych samochodów. Upadło FSO na żeraniu, nie ma Poloneza, zatem nie produkujemy nic. Nie jest to prawda, gdyż wciąż w Polsce produkowane są autobusy, ciężarówki, samochody dostawcze, samochody wojskowe, a nawet małe samochody elektryczne. Dziś opowiemy wam jednak o tych autach, które według nas są najciekawsze i naprawdę mają szansę na rynkowe powodzenie. Będzie więc o polskim samochodzie osobowym Wosko, produkowanym przez FSO Syrena w Kutnie, o supersamochodzie Arinerze Husaryi, który śmiało może konkurować osiągami z Porsche GT, o samochodzie elektrycznym z Ursusa oraz mała ciekawostka na deser. Zacznijmy od Wosko. Naszym zdaniem to najbardziej obiecujący polski samochód. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, nie jest to projekt, a już jeżdżące, działające auto, które przechodzi właśnie proces homologacji oraz przeszło już pierwsze testy zderzeniowe. Dodatkowo, choć jest to konstrukcja autorska, podwozie, karoseria i wiele innych elementów było projektowanych od zera, to samochód opiera się na komponentach General Motors. To dobry pomysł, gdyż samochód będzie zawierał sprawdzone silniki i części mechaniczne, które ewentualni nabywcy bez problemu naprawią w każdym warsztacie. Jeśli ktoś z was uważa, że korzystanie z części General Motors to jednak nie najlepszy pomysł i zwykła kopia, to śpieszymy z wyjaśnieniem, że wiele marek samochodów robi tak samo. Przykładem niech będzie Volkswagen Golf i Skoda Octavia, które nie tylko korzystają z tych samych silników i części mechanicznych, ale dodatkowo są zbudowane na tej samej płycie podłogowej. Wosko to 5-osobowy hatchback z przyzwoitymi, jak na swój segment, osiągami. Ma silnik 1,4 litra, posiadający około 90 koni mechanicznych, który pozwala mu jechać z prędkością 180 km na godzinę. Są to osiągi porównywalne z obecnymi autami kompaktowymi. Cena Wosko nie jest jeszcze ustalona. Dodatkowo, obecnie prowadzone są też prace nad elektryczną wersją samochodu. Nie udało nam się znaleźć informacji, kiedy planowana jest jego sprzedaż, cóż więc, nie pozostaje zatem nic innego, jak poczekać na jego debiut. Kolejnym autem, o którym chcemy wam opowiedzieć, jest Arinera Husaryja. Jest to samochód o naprawdę potężnych osiągach. Napędza go 6-litrowy silnik o mocy 650 koni mechanicznych, posiadający aż 800 Nm. Choć przeznaczony jest do jazdy po torze, posiada też homologację i może poruszać się po zwykłych drogach. Samochód jest drogi, bo kosztuje w okolicach 1 000 000 zł, jednak jest też naprawdę szybki. W wyścigach, w których startował, pokonał kierowców w takich samochodach jak Porsche GT3, Aston Martin Vantage czy McLaren 570S GT4. Trudno nam było ustalić, jakie są osiągi auta na podstawie strony producenta, jednak wśród doniesień prasowych i artykułów motoryzacyjnych udało nam się wyszperać, że samochód przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w ciągu zaledwie 3 sekund, a jego prędkość maksymalna przekracza 300 km na godzinę. Bardzo fajnie, że Polacy stworzyli auto, które jest w stanie konkurować z innymi supersamochodami. No i do tego wygląda całkiem nieźle. Powiedzieliśmy o aucie osobowym, o supersamochodzie, zatem czas na samochody elektryczne. Kojarzą się nam one raczej z małymi miejskimi autami, jednak polski samochód produkowany przez zakłady Ursus jest zupełnie inny. Elvi, bo tak się nazywa, to 3-osobowy samochód dostawczy, który choć nie jest zbyt szybki, z prędkością ograniczoną do 100 km na godzinę, to jednak potrafi przewieźć 1,5 tony ładunku. Jego zasięg to 150 km, czyli niezły jak na samochód elektryczny. Ma różne wersje nadwozia, od chłodni przez skrzynię po wywrotkę i kontener. Dzięki temu, że jest napędzany prądem, gwarantuje podobno niskie koszty użycia. Naszym zdaniem samochód, jak na dostawczaka, wygląda naprawdę ładnie. Ostatnim w naszym zestawieniu jest Leopard. Dwumiejscowy roadster, stylizowany na dawne konstrukcje. Nie tylko jego wygląd jest retro, ale także to, że samochód nie posiada żadnego wspomagania ani nawet ABS-u. Tego typu samochodach to jednak raczej zaleta, gdyż miał on dawać frajdę z jazdy po torze, a nie po publicznych drogach. Leopard kosztował około 430 tysięcy złotych i był napędzany 6-litrowym silnikiem mocy 405 koni mechanicznych, dzięki któremu mógł jechać z maksymalną prędkością 250 km na godzinę. Silnik ten ze względu na swą pojemność miał prawie 550 Nm, co pozwalało mu się rozpędzić do 100 km na godzinę w 4 sekundy. Całkiem przyzwoite osiągi. Niestety mówimy o Leopardzie w czasie przeszłym, gdyż firma upadła kilka lat temu z powodu braku zamówień.
Szkoda, wielka szkoda, gdyż samochód chwalono w prasie, również tej zachodniej, i mógł konkurować z innymi tego typu konstrukcjami, jak niemiecki Wiesmann, który również upadł, czy brytyjski Morga. Jest to jedyny samochód w dzisiejszym zestawieniu, który nie jest już produkowany. Jednak zdecydowaliśmy się go w nim zamieścić, gdyż konstrukcja samochodu była przygotowana od zera, a sam samochód produkowano przez około 10 lat. Szkoda byłoby więc o nim zapomnieć. I to koniec dzisiejszej motoryzacyjnej ciekawostki. Warto wspomnieć, że istnieją jeszcze dwie firmy, które produkują lub chcą produkować polskie samochody. Warszawę M20 GT, która jest zbudowana na bazie Mustanga GT i przez to, naszym zdaniem, do niego bardzo podobna, oraz Syrena Meluzyna, która z kolei jest jednak obecnie autem typowo sportowym, a wersja drogowa jest w fazie projektu, testów. To wszystko. Do zobaczenia.